No to moi drodzy, myślę, że już w tym momencie nikt nie ma wątpliwości, że 25. jubileuszowe święto chleba zostało otwarte! Witamy was bardzo serdecznie! Wielkie brawa dla naszych tutaj wszystkich znamienitych gości! Zbiorowisko nielegalne. Dzień dobry. Tutaj panią wzięliśmy do... Ale panią do konkursu wzięliśmy. Tak. Proszę... Dobrze, no to w takim razie mamy, wychodzi na to cztery drużyny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przede wszystkim przedstawmy się, jak pani ma na imię? Kasia. Kasia, a co tak? Kasia. Kasia się boi, jak głos brzmi przez mikrofon. Spokojnie, od tego ja tutaj jestem, zawsze będzie gorzej. Także nie ma. Także kogo tutaj mamy? Sylwia. Pani Sylwia już idzie otrzaskana. Sylwia, bardzo dobrze. Ja nazywam się Arkadiusz Pawłowski, bardzo miło, że tutaj jestem. Jak pan ma na imię? Augustyn, proszę, bardzo pięknie. Jak piłkarz Lechii. Dobrze, i pani? Iwona. I pani Iwona, dobrze. A więc mamy, teraz żebym dobrze zapamiętał. Kasia, Sylwia, Augustyn, Iwona. Tak, zgadza się? Pierwszy punkt dla mnie. Dobra, jestem coraz bliżej wentylatora kolumnowego. Ja już wygrałem, także jestem szczęśliwy. Pytania dotyczą chleba. Są bardzo różne trudności. Nie mogę się doczekać, co z tego będzie. Jestem bardzo ciekaw. W międzyczasie szybko przypomnę, zanim oficjalnie rozpoczniemy, że cały czas trwają konsultacje ekspertów podczas 25. Święta Chleba w Gdańsku, finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Od 10.30 do 12.30 jak wkomponować chleb w codzienne menu Dominika Dietrych, dietetyczka z Akademii Skutecznej Diety. Od 12.30 do 14.30 prastare zboża we współczesnym piekarstwie Witold Kozajda, technolog firmy Gdańskie Młyny. Oraz od 15 do 17 wypiek chleba w warunkach domowych oraz stosowane dodatki funkcjonalne do pieczywa Wiesław Kuropatwa, technolog piekarnictwa. Dzieje się. Dobrze. No to lecimy z pytaniami. Ogólnie, moja droga publiczności, wy też możecie tutaj pomagać. Podpowiadajcie, bądźcie przekupni i tak dalej, i tak dalej. Może się podzielą z wami nagrodami. Kto wie. Pani Sylwia krzyczy, otwórz Google. Dokładnie. No, najłatwiej chyba będzie się podzielić mąką. To tak myślę, że to najłatwiej. Pytanie numer jeden do ciebie, Kasiu. Kto stworzył dzieło pod tytułem Obrachunek wypieku chleba? A. Oktawian August, B. Max Weber, C. Adam Mickiewicz, D. Mikołaj Kopernik. Czyli Max Weber. Czyli Oktawian August. Oktawian Augustyn. Dobrze, no niestety nie, to był Mikołaj Kopernik. Także Mikołaj Kopernik, kto by pomyślał?
No, to takie zaskakujące rzeczy. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię i chlebem się zajmował w wolnych chwilach. Tak. Sylwio, pytanie do ciebie. Maszynę do krojenia chleba wynaleziono już w 1835, B, 1892, C, 1912, D, 1948. D? Niestety nie, ale było blisko C, 1912. Ale dobrze, na tym to właśnie polega, są pytania takie, ale są też łatwiejsze. Dobrze, o, panie Augustynie, dla pana będzie pytanie takie na grubasie. W 2015 roku przeciętny Polak zjadł około A, 39,9 kg chleba, B, 45,3 kg chleba, C, 89,5 kg chleba, D, 110,2 kg chleba. C, 89 kilo. Tak? Niestety nie. Cały czas, ale bardzo mi się podoba ta walka. B, 45, dokładnie. Gdyby to było twoje pytanie, już byś się cieszyła wentylatorem. Pani Iwono, tutaj do ciebie. Ale ja się cieszę, jakby czuję tę energię, czuję tę moc. Wszyscy walczą, kto będzie pierwszy. Zagramy jak w piłkę nożną do złotej bramki. Pierwszy punkt zdobyty wygrywa. Dobrze. Czwarte pytanie. Chleb wypieka się w piecu piekarskim w temperaturze A, 50 do 100 stopni, B, 100 do 150 stopni, C, 200 do 250, D, 250 do 300 stopni. C? I bardzo dobrze! Jest! Pani Iwonka, wielkie brawa! Tak, można, oczywiście. Nie bójmy się tego, ale cieszę się pani tam. Pani się cieszy, bo pani nie stoi tutaj na miejscu pani Iwonki. Jest tak, a dobrze Iwonka, dajesz, dobrze, super. W takim wypadku jeden punkt dla pani Iwonki, zapamiętajmy te wyniki. Lecimy dalej. Tak, Kasia mówi, że z tego co ona pamięta, to już ma trzy. Dobrze, w takim razie pani Iwonko, pani pamięta Kasi punkty, bo ona będzie oszukiwała, to od razu widać, dobrze. No, piąte pytanie, czyli drugie twoje pytanie. Za czasów Oktawiana Augusta. Ciągle z tym Augustynem, ciągle coś. Jest pan prawdziwą gwiazdą dzisiejszego wieczoru. Mimo, że jest dzień. Za czasów Oktawiana Augusta w starożytnym Rzymie istniało A, 50 piekarni, B, 100 piekarni, C, 150 piekarni, D, 300 piekarni. Czyli C. Niestety nie. Dwa razy tyle. Kto by pomyślał, ale Oktawian August dobrym chlebem lubił się raczyć, więc 300 piekarni. Tak. No. A pani Iwonka się cieszy, bo odskakuje już. Bardzo dobrze. Tak, i jeszcze ten fair play udawany. Ojej. Wszystkie nagrody dla mnie. Co ja zrobię? Dobrze. Szóste pytanie. Sylwio, w jakim mieście organizuje się coroczne międzynarodowe targi chleba? A. W Jaworze, B. W Grójcu, C. W Gdańsku, D. W Elblągu. Ja też bym powiedział, że w Gdańsku ze względu na patriotyzm, ale niestety jest to A. W Jaworze. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy w tym momencie są z Jawora. Pozdrawiamy, wysyłamy światełko do nieba. Jak na Śląsku mówi się na kromkę chleba, panie Augustynie? Jak na Śląsku mówi się na kromkę chleba? A. Krąpa, B. Sznitka, C. Skiba, D. Bajda. Skiba. Pani Bikcy, co skiba, tak? Jeszcze raz, jak na Śląsku mówi się na kropkę chleba? A krąpa, B sznitka, C skiba, D pajda. Niestety sznitka. A mi się najbardziej podoba, że Kasia każde pytanie, które nie jej, wiedziałam, wygrałabym, oszukali mnie. Dobrze. W takim razie, pani Iwonko, idzie pani po podium. W Poznaniu na kawałek chleba mówi się A. Warka, B. Paja, C. Skipka, D. Pajola. W Poznaniu, tam gdzie się mówi tej i tak dalej. Nie, to, że nie trzymamy kciuki. Bardzo mi się podoba. Tak, bardzo mi się podoba subtelne podgryzanie przeciwniczki. Sylwia, nie to, żebyśmy nie trzymali kciuków, ale jakby upadło i sobie ten. No, było spoko, dobrze, fajnie. W Poznaniu na kawałek chleba mówi się A. Warka, B. Paja, C. Skipka, D. Pajola. Możecie podpowiadać. Ja jestem bardzo przekupny i się odwracam, także. No nie każdy. Skipka. I bardzo dobrze! Jo! Bardzo dobrze. Wspólny sukces. I teraz Iwonka się zastanów, jak ty się będziesz tym wentylatorem z nimi dzielić. To jest jakby moje pytanie. Kto powiedział? Kto podpowiedział, że skipka? Super! Ale jak taki mroczny mściciel przechodzi, powiedziała jeszcze w maszce i ucieka. Dobrze. Jaki kraj, taki Batman. Dobra, w porządku.
Iwonka na razie odskakuje, gratulujemy. Pytanie do Kasi. Kasia, no teraz już to jest, wiesz, to już nie będzie, teraz już musi wejść. Wedle staropolskiego zwyczaju parę młodą wita się. A. Chlebem i wodą, B. Chlebem i solą, C. Chlebem i rybą, D. Chlebem i cukrem. Solą. Chleb i sól. Chleb i sól. Chlebem i solą, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak. Bardzo mi się podoba, że na scenie wszyscy sobie dobrze życzą i wszyscy się super bawią. To jest bardzo, bardzo ważny element. No tak, powiem szczerze, że chlebem i cukrem to chyba tylko w tych takich bardziej w rodzinach w klimatach XXL, jak ja, to chlebem i cukrem, czemu nie? Sylwio, teraz pytanie do ciebie. Ile zwrotek ma pieśń religijna Panie dobry jak chleb? Lecimy. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. C4, będzie wybuchowo. Cztery. Nie, absolutnie. A może? Nie wiem. No. Cztery. A szybki internet? No. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! To jest to. Już trzecia runda. Dziewczyny, o, może taki sylwiaczek? Będziemy. A, bo ona nagrywa. No, tak czy siak. Bardzo dobrze. 1-1-2. No i teraz pan Augustyn. Panie Augustynie. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO pieczywo i produkty zbożowe powinny dostarczać ilu procent dziennej dawki energii? A. 30%, B. 25%, B. 20%, D. 15%. Bardzo blisko. 30. Niestety, panie Augustynie, na razie bez punktów, ale wielkie brawo na pana Augustyna. Oczywiście. Bardzo, bardzo dobrze. A teraz Iwonka leci po złoty medal. Ile trwa, ale łatwo nie będzie. Ile trwa fermentacja ciasta w fazie przedkwasu? A. 5 minut, B. 2 godziny, C. 4 godziny, D. 6 godzin. Bardzo dobrze, 6 godzin, tak jest. No i Iwonka leci jak po swoje po prostu. Normalnie Usain Bolt chleba. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Czy ty siedzisz w temacie, czy po prostu strzelasz i ci się udaje? Dobre strzały. Tak. Ja też, ale nie zastanawiałam się. Bardzo nas to cieszy, że mamy tutaj naprawdę bardzo wyrównaną rywalizację. A jak nie wyrównaną rywalizację, to przynajmniej jest zabawnie. Dobrze, dokładnie. To teraz, Kasiu, jakie zboża zaczęto uprawiać w Mezopotamii jako pierwsze? A. Pszenica i jęczmień, B. Proso i owies, C. Ryż i kukurydza, D. Sorgo i żyto. Pszenica i jęczmień? Bardzo dobrze! Tak, elegancko, gonisz, bardzo dobrze. Kolejne pytanko. Zakwas wynaleziono w A. Rzymie, B. Grecji, C. Egipcie, D. Wejherowie. Ja też uważam, że wolne miasto Wejherowo zasługuje na wyróżnienie. A w Egipcie było na pierwsze. W Egipcie? Bardzo dobrze, w Egipcie! Tak jest, tak jest. Panie Augustynie, tak. Bardzo mi się podoba. Iwona po prostu w tym momencie siedzi. Dobra, jeżeli ja dostanę 2 punkty, to już będę mogła wyprzedzić ich. To jest tak jak mecz reprezentacji Polski, pierwszy mecz. Tak. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Bardzo dobrze. Panie Augustynie, pierwsze wzmianki o polskim chlebie sięgają czasów króla. A. Jana Kazimierza, B. Bolesława Chrobrego, C. Władysława Krzywoustego, D. Władysława Jagiełły. Jana Kazimierza, Bolesława Chrobrego, Władysława Krzywoustego, Władysława Jagiełły. Niestety nie. Bolesława Chrobrego. Cały czas pan Augustyn bez punktów, ale dziewczyny tutaj walczą. Wielkie brawa na pana Augustyna, bo cały czas walczymy. Tak, drodzy państwo, możecie się dołączyć. Pan Augustyn walczy. Ale spokojnie, jeszcze nie. Ale to jeszcze nie koniec. Spokojnie. Pan ma jeszcze szansę powalczyć. No. Ile procent gospodarstw domowych uznaje chleb za podstawę jadłospisu? A. 83%, B. 88%, C. 91%, czy D. 96%. Osiemdziesiąt osiem procent?
Za mało, niestety nie tym razem, tak? Iwonka po raz pierwszy, już myśleliśmy, że będzie złota passa, niestety, nie? 96%! 96%, czyli praktycznie, no, 9,6 osoby na 10 myśli, że no bez chlebka to się nie da. No i my też tak uważamy, dlatego 25. jubileuszowe święto chleba w Gdańsku nie mogło być inaczej. Dobrze. Kto jest patronem piekarzy? A. Święta Helena, B. Święty Andrzej, C. Święty Klemens, D. Święty Jan. Każda odpowiedź w szkole. Kurczę, ja to wiedziałam. Pies zjadł mi pracę domową. No. B, czyli Święty Andrzej. Mamy Świętą Helenę, Świętego Andrzeja, Świętego Klemensa oraz Świętego Jana. No powiem, że takie... No. Bardzo dobrze, Święty Klemens. Tak jest, tak jest. Tak, ktoś podpowiedział. Bardzo dziękujemy, będzie dzielona nagroda. I a Kasia w tym momencie tylko zawija nagrodę i do domu, nie ma mnie tutaj, dobrze, doskonale. Jeszcze jest Święta Anna, ale tylko w niektórych rejonach, także tylko w ramach ciekawostki to powiem. Pytanie do pani Sylwii, ile w latach 1945-2020, czyli po wojnie, powstało nowo wybudowanych piekarni rzemieślniczych w Gdańsku? A. Poniżej 10, B. 10 do 50, C. 50 do 100, D. Powyżej 100. No nie wiem. Znaczy ja wiem, ale nie powiem. Niestety A, poniżej 10. Naprawdę? Naprawdę. Też bardzo zaskakująca informacja. Być może... Nie. Pracowali nad tym najwięksi eksperci i doktor Google. Także nie ma wątpliwości, że odpowiedzi są dobre. Panie Augustynie, w jakiej miejscowości znajduje się Muzeum Chleba? A. Zakopane, B. Szczecin, C. Kartuzy, D. Radzionków. Kartuzy. Pan Augustyn strzela Kartuzy? Niestety nie, Radzionków. Radzionków, tak, Radzionków. A tak chcieliśmy, żeby pan Augustyn zdobył punkt. Pan Augustyn dostanie tak zwaną nagrodę honorową, po prostu jeszcze spokojnie, mam jeszcze, bo chcę wygrać. Jakoś to już koniec? Ja jeszcze nie wygrałam, przepraszam. Gramy, dopóki nie wygram, dobra. Pytanie dla pani Iwonki. Od ilu warkoczy liczy się chałka? A. 3, B. 4, C. 5, D. 8. Od ilu warkoczy liczy się chałka? Pani Iwonko, pamiętaj, że Sylwia może nie życzyć ci dobrze. Ja tylko... Każdy gra na swój koszt. Trzech, nie? Tak, pan mówi, że trzech. Jak tam pan mówi, że trzech. Niestety... Może jeszcze nie powiedziałem. Ale, trzy. Niestety prawidłowa odpowiedź to 5. C5, tak, taką informację otrzymałem. Don't kill the messenger, ja tu tylko przekazuję informację. No, więc w tym momencie, jeśli dobrze kojarzę, ty masz 2 punkty, prawda? 3, 2 i 3. Dobrze kojarzę. Okej. Okay. To teraz. Tak. Teraz zostały 3 ostatnie pytania. Ustaliliśmy, pan Augustyn dostaje nagrodę honorową. 20 pytanie. Jak brzmi nazwa podstawowego chleba na Pomorzu? A. Gdański, B. Oliwski, C. Morski, D. Wiejski. Czyli? Odpowiedź B. Oliwski. Bardzo dobrze! Tak jest! No i nawet bez pomocy publiczności Hubert Pański byłby dumny. Dobrze, bardzo dobrze. Czyli w takim razie w tym momencie wyszłaś na prowadzenie. Zobaczymy, co będzie. A Iwonka. Bardzo mi się podoba reakcja Iwonki. Wyszła, ale zobaczymy. To nie jest koniec. Nie, teraz ma 1 punkt więcej. Tak. Nie, teraz ma punkt więcej. Teraz będzie walka o ogień. Dobra. W którym roku odbyło się pierwsze święto chleba w Gdańsku? A. 1985, B. 2004, C. 1946, D. 1996. Podpowiadam, matematyka jest tutaj naszym przyjacielem. Pytamy teraz o święto chleba, nie o jarmark. Czyli... Y,
Przypominam, jakie są odpowiedzi. 85, 2004, 1946 oraz 1996. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To była szybka matematyka. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Czyli w tym momencie już wiemy, że układ jest taki, że pani Sylwia ma trzecie miejsce. Tak, tak, trzecie miejsce. I teraz zobaczymy, w sensie, no, być może będzie drugie ex aequo. Zobaczymy teraz, co będzie z panią Iwonką. Pani Iwonka jest gotowa na wszystko. Z jakiego funduszu finansowane jest tegoroczne Święto Chleba w Gdańsku? A. Promocji chleba. B. Promocji przetworów spożywczych. C. Promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych. D. Promocji mąki i ziarna zbóż. No tak, no ciężko by było nie zgadnąć tego. Powinniśmy po prostu zrobić w taki sposób, że ten baner powinien być przykryty. Dobrze, w takim razie mamy ex aequo zwycięzców, mamy pierwsze miejsce, mamy drugie miejsce, mamy nagrodę honorową, tak? Co w tym wypadku? To co, jakieś, nie wiem, zapasy w kisielu, no i najlepszych chyba nie ma, nie? Dziewczyny, w takim razie może pozwolimy po prostu wam wybrać nagrody. Zobaczcie, co tutaj macie do wyboru, jeśli chodzi o nagrody główne. Mamy taki bardzo piękny wentylator, a mamy... A tu jest waga, tu jest to. No. Nie ma chyba takich dwóch, nie? O, dobra, to jest bardzo spoko opcja. Chyba nie. To rozwiążemy w takim razie już... Rozwiążemy to już poza sceną w takim razie. Tak, weźmiemy w takim razie nagrody, ogarniamy, a już za chwileczkę nastąpi czas oficjalnego otwarcia 25. Święta Chleba. Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo. Wielkie brawa, tak, wielkie brawa dla naszych zawodników. Zapraszamy ze sceny. Tak, dziękuję, bardzo się cieszę. No, za chwileczkę do Was wracamy i oficjalnie rozpoczynamy z zacnymi gośćmi. Dzieje się 25. Święto Chleba w Gdańsku już za chwileczkę wystartuje. Thank you.